To inwestycja, która zmienia po pierwsze sporą część miasta, bo przecież to nie tylko most, ale również piękny park, który będzie służył mieszkańcom. Natomiast jeśli chodzi o układ komunikacyjny, to rewolucja dla Krapkowic. Po pierwsze druga alternatywna przeprawa, po drugie wraz z remontem ulicy Opolskiej, który samorząd województwa wraz z samorządem miasta konsekwentnie realizuje i realizować będzie do samego końca. Myślę, że w ciągu najbliższych 2 lat zmienią się też nawyki krapkowiczan co do tego, jak się przemieszczać. No i na pewno ten korek, który znamy z godziny szczytu pomiędzy Otmentem a Krapkowicami, w znaczący sposób się rozładuje. Bardzo dobrze, że to się stało. Bardzo dobrze, że wykorzystano to, co było, czyli w zasadzie wytyczoną przeprawę, która była przeprawą kolejową. Świetnie, że udało się zrobić jeszcze do tego miks pieniędzy, bo tu i starostwo, i Urząd Miasta swoje pieniądze, no i dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego z Samorządu Województwa, pieniędzy europejskich, które służą rewitalizacji, czyli zmieniania naszych przestrzeni miejskich. Ta przestrzeń miejska jest nowa, a do tego jeszcze rozwiązuje bardzo poważny problem komunikacyjny miasta. W związku z czym super sprawa, bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy to zainaugurować i jestem przekonany, że mieszkańcy Krapkowic bardzo mocno skorzystają z tego.